naszych żyłach może płynąć krew Chrystusa. I jeśli płynie, to znaczy stajemy się bogatsi Bogiem. Nazywam się Stanisław Banasiński, jestem misjonarzem Świętej Rodziny. Pracuję w Papui Nowej Gwinei od 30 lat, a więc od 1989 roku. Przybyłem w pierwszej grupie razem ze współbraćmi, księdzem Stanisławem Czarnym, księdzem Stanisławem Michalikiem, księdzem Włodzimierzem Burzawą i księdzem Bogdanem Cofalikiem. Jesteśmy tutaj, przybyliśmy jako biali misjonarze, jesteśmy wśród nich, jest nas coraz mniej i bywają chwile, że Papuasi, może nieznający nas, czasem nas przypominają o tym, że jesteśmy white manami, biała skóra. Bardzo często, jakby w tym kontekście Bożego Miłosierdzia, tych kolorów, czerwony i biały, mówimy o tym, że Pan Jezus też się narodził w innej kulturze, podobnej może też białej skórze, ale Jego serce, nasze serca i w naszych sercach, w naszych żyłach płynie też czerwona krew, niezależnie od skóry, niezależnie od miejsca pobytu na ziemi. Do natury jakby takiej misyjnej jest wychodzenie do ludzi. Wspomniałem, że to wychodzenie do ludzi, spotykanie się z rodzinami, odwiedzanie ich wiosek jest takim lekarstwem też jakby dla mnie, ale też i balsamem, tak przynajmniej ja odkrywam dla nich. Ja jako biały człowiek, przychodząc do ich domów, do ich rodzin, mogę z nimi pobyć, mogę posłuchać ich problemów, mogę się podzielić tym, co wyniosłem z domu rodzinnego, z ojczyzny, nawet z historii, czy podzielić się nawet wiadomościami bieżącymi ze świata.